Ja tylko widzę tutaj rzeczywiście ogromną niewdzięczność Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak powiedziałem przy pierwszym wiadomości o tym liście z prośbą o ułaskawienie, mówimy, mamy jego wersję, teraz powinien rząd, te służby specjalne, powinny zająć stanowisko, czy to są jego wypociny, wymysły i nie ma to żadnego pokrycia w faktach, czy też jednak ma. To pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość to jest środowisko bardzo takie, nie wiem jakiego słowa użyć, gnidowate, ale to chyba troszkę nawet za mało. Nie? Brak honoru, wystawianie innych, a potem w ogóle zapomnienie o tych ludziach i samemu pchanie się do koryta i sobie przypisywanie zasług za to, co zrobił całkiem ktoś inny. Nie? To jest, że tak powiem, marka pisowców. Myślałem, że tych niższego rzędu, ale dzisiaj już wiem, że to jest marka, cecha Jarosława Kaczyńskiego, że on w ten sposób traktuje ludzi. Wykorzystuje ich, wyżmie, jak, wyciśnie jak cytrynę, a potem wyrzuca na śmietnik i dlatego ten Falenta tak się czuje. Mhm. Bo przecież Kaczyński go wykorzystał jak wyrzętą szmatę i rzucił w kąt. Przypomnijmy sobie srebrną. Dokładnie. Tak samo wykorzystał tego swojego prawnika. Także widzę, że to ta gnidowatość jakaś parszywa PiSu, że oni w ogóle nie dbają o tych swoich ludzi nawet, nie? Ktoś dla nich ryzykuje życie. Ja mówię, nie wypowiadam się o uczciwości tego Falenty. Nie mam takich informacji, jak ma Cezary Gmyz, że on tam zaświadcza, że powinien to być dobry i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno wiem, że ten człowiek wiele zaryzykował dla PiSu. Mhm. I został kopnięty w dupę. Mhm. To właśnie tak działa prezes Jarosław Kaczyński. I myślę, że dlatego całe to jego ryba psuje się od głowy, całe to jego towarzystwo. To jest banda gnit.